Jest to książka szczera. Ja chcę powiedzieć, że nie mogę się doczekać wieczora, gdzie się położę na kanapie i zacznę ją czytać. Ja mam ochotę ją przeczytać, bo ona jest prawdziwa. Są to dowody realne, przecież tych ludzi znalazłem, są tam dokumenty policyjne, potwierdzające ten fakt, że zmarli dają w jasnowidzeniu sygnał, że są, że żyją dalej. To jest bardzo ważne. Tą książkę dedykowałbym głównie sceptykom. Naukowiec głosi teorię, to on głoszenie tej teorii musi chociażby w teoretyczny sposób uzasadnić naukowo. Wtedy jest to teoria. Sceptyk myli się ze swoim sceptycyzmem. Powiem dlaczego. Sceptykowi się wydaje, że powie nie wierzę i to go usprawiedliwia. Nie, to tak mówi głupiec, nie obrażając nikogo. Sceptyk musi uzasadnić, dlaczego to jest niemożliwe. My w książce Zmarli mówią, w dwóch tomach, pokazujemy szereg dokumentów prawnych. Opisuję w detalach, jak to robiłem i co czułem w głowie, co się dzieje w człowieku, który ma wizję. Obnażam w tej książce świat właśnie wróżbitów, różnych przepowiadaczy, ludzi, którzy twierdzą, że są jasnowidzami, ale tak naprawdę w życiu nie znaleźli żadnego trupa. Nie udokumentowali tego, co robią, tylko wróżą, będąc przy tym bardzo uśmiechnięci. Ta książka pokazuje realizm jasnowidzenia i jest to bodajże pierwsza książka, przynajmniej w Polsce, która bardzo poważnie i dokumentacyjnie, prawnie udowadnia zjawisko paranormalne. Ta książka równoważy. Ja nie piszę maniakalnie o jasnowidzeniu. Ja piszę, ile jest mankamentów, ile jest niepewności i jak mocno trzeba uważać dotykając takiej materii. Ja tworzę tu realizm, ale nie zabieram ludziom możliwości czucia. Uzasadniam to w sposób dowodowy. Zapraszają mnie na uczelnie na wykłady. Ja studentom, przyszłym prokuratorom, przyszłym policjantom, przyszłym prawnikom tłumaczę o intuicji. Okazuje się, że, i to jest bardzo ważny element, że moje życie i moja praktyka i realne cały czas patrzenie na to i osądzanie tego, co sam robię, doprowadziło do tego, że zaczęła się tym interesować nauka. I ja sam niewiele znaczę. Powiedzmy, że moje dzieło w jakiś sposób się dokonało. Ale być może nawet te dwie książki w przyszłości staną się jakimiś podwalinami do rzeczywistego podejścia naukowego, dlaczego człowiek może czuć coś w psychice. A dlaczego ma nie czuć? Skoro człowiek tworzy telefon i tam jest Bluetooth. Tak naprawdę nikt z nas nie wie, co to jest Bluetooth, tylko naukowiec, który to stworzył i ewentualnie ci, którzy to skonstruowali. Użytkujemy to. A to właśnie powstało z pierwiastków z garści ziemi. To miał pierwotny człowiek do dyspozycji. Dlaczego tak bardzo nie wierzymy w własną psychikę? Dlaczego tak bardzo jałowimy i wstydzimy się mówić, czucie jest czymś bardzo ważnym, intuicja jest czymś bardzo ważnym?